Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie na kanale Family Graj. Dzisiaj zagramy w coś nowego, a witamy, bo nie będę grał sam. Będziemy bawić się przy komputerze razem z małżonką, ale będziemy bawić się w grze, żebyście nie pomyśleli sobie nie wiadomo czego od razu. Także jesteśmy razem, gramy w singlu, chociaż widziałem, że ta gra ma opcję multiplayer, ale gramy w singlu na razie i będziemy sobie razem po prostu, jedna osoba będzie sterowała, a razem będziemy grać coś na zasadzie jak Stardew Valley, z tym, że Prison Architect? Tak? Nie wiem, w co gramy, nie? Prison tak, Architect. Prison. Także przywitaj się, kochanie, ładnie ze wszystkimi. Witam serdecznie. A jakoś tak żywiej, głośniej. Witam. Może ja ci kolację zrobię, bo może ty za mało zjadłaś, siły nie masz, coś? Dobra, także okay, startujemy. No już, ustawiłaś się? Nie, jeszcze nie. Był na to czas przed włączeniem nagrywania. Ale ja muszę się do tego. Muszę, to się skrzydełka wyrywa. Dobra, co bierzemy? Kampanię myślę spróbujemy. Zobaczymy, o co chodzi. Ja nie mam w ogóle dźwięku z gry. Nie słyszę, bo mamy tylko słuchawki. Wyrok śmierci. No dobra, odtwarzaj. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej do egzekucji jednego z ich więźniów. Nie możemy swojego więzienia budować. No dobra, odtwarzaj. Zobaczymy, no o co chcesz, to możemy chodzi. Możemy wziąć więzienie. Czy ten? Prison Architect. Ale ja nie wiem w ogóle, co tu się robi, także... O, coś się nam załączyło. O. Cutscene. Gierka już swój czas ma, oczywiście była na Epiku dawana swojego czasu za free. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to sobie ograć. Coś jak Stardew Valley. Dawno nie graliśmy razem, jest nam strasznie ciężko się teraz zgrać, czy znaleźć czas tak, żebyśmy mogli razem sobie pograć i nagrać. Nawet teraz jeszcze córa starsza nie śpi. Siedzi pewnie u góry, nas podsłuchuje, a stwierdziliśmy, że nagrywamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko słychać i że gierka wam się spodoba, bo jest urocza w swoim, jakby to powiedzieć, rodzaju, nie? Jakie ludziki. Ej, to już nic nie dzieje. No bo tu masz cutscenkę. A, myślałem, że oni coś chociaż powiedzą. No będziemy budować cele śmierci. O, patrz. List. A tu Simpson siedzi. Dobra, to taki mamy wstęp. Ja myślałem, że my swoje więzienie zbudujemy, ale okej. Okay. Możemy, jak chcesz. To co? To już? Startujemy jeszcze raz? Nie, nie wiem. Połączenie przychodzące. Prezes dzwoni do nas. Dobra, pokontynuujemy to, zobaczymy. Przed nami nie lada wyzwanie. W placówce przybywa więzień skazany na śmierć za podwójne... Jest na an śmierć za podwójne morderstwo. To głupi luj. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej na część tego szczęśliwca. Kurde, będziemy musieli karę śmierci stosować. Może zobaczmy na razie, jak w to się gra w ogóle. No. Komorę należy zbudować w tym miejscu. Pierwszy krok w takim przedsięwzięciu to wniesienie budynku, który pomieści komorę egzekucyjną i pomieszczenie tymczasowe. No. O, to taki samouczek taki trochę. Zabierzmy się do roboty. Wznieść nowy budynek w tym miejscu. Wytnij, aby kontynuować tu na to czerwone. Dobrze, no, już. Potrzebujemy również nowego wejścia do placówki egzekucyjnej. I co, robimy tą placówkę egzekucyjną dzisiaj, tak? Tak. Czyli zaczynamy na grubo, od razu z karą śmierci w pierwszym odcinku. Wow! A co? Umieść duże drzwi więzienne w południowej ścianie. Dobry. Na dole ci mergają takie dwa te. Widzisz, dobrze, to nam powiedzą, jak budować i w ogóle, bo tak to byśmy nie wiedzieli. No dobrze, dobrze. Fundamenty, a potrzebujemy? Nie. No musisz ściany, mieć drzwi. Fundament, co na piasku a, postawisz. A, dobra, dobra. Ceglany? Bo ja myślałam, że to samo się już wybudowało, no. Tak. Budynek ceglany czy betonowy? A co to za różnica? Tylko na zewnątrz? Tylko na zewnątrz. Zewnątrz, tylko na zewnątrz. No bo oba migają. Chcesz mieć ładne ceglane, czy dawaj betonoze. Betonoze. Tu zrobimy dobra. Betonowy. Nie tu. Aha, czyli... No, przeciągnij w tym polu, no. Dobra. O, pięknie. Dobra. Prezes. Dzwoni już? No. Dlaczego robota jeszcze nie skończona? Za budowę odpowiadają robotnicy. Wezmą stal i beton z tego pomieszczenia magazynowego i zabiorą je na plac budowy. Użyją tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku.
Te czynności trwają najdłużej. Budowę należy zawsze planować z odpowiednim wyprzedzeniem. A, czyli oni teraz będą na to... Budować, no. Możesz zoomować, zobaczymy jak ten tymczasem tańczy rozejrzyjmy Smokman. Się, użyj klawiszy WASD. 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 Ja wiem. Inaczej się mówi sad. Sad. Lub strzałek. Strzałek. Aby poruszać się oraz rolki myszki, aby przybliżać i oddalać obraz. No, wsadem się ruszasz, no, no a dobrze, skroluj, tylko skrolowanie może nam szwankować, bo myszka się sra. No już trochę szwankuje. Patrz jak stawiają ścianki robotnicy. Ale możemy postawić te drzwi w końcu, czy nie? No niech postawią najpierw ściany. A, bo jeszcze migają. Znaczy fundament niech zrobią najpierw. No dobra, ale tu można... Patrz, przyspieszyć można czas można. Czas. No. A, no ale dobra, rozejrzyjmy się co oni tu robią. No a, co, cele są? Czekaj, pokaż kto siedzi. Troszkę. Patrz, może kogoś znam. No na pewno. Ale patrz, fajnie, że są nie wszystkie jednakowe te. Tylko... Ludziki, no. Tak, tylko są... Koslow. Rudy. Tylko są takie, o. Kur, fellows. Kurde, weź mi pokaż wszystkich więźniów po kolei. Jezu, nazwiska. Serio? Tak. Friday tam siedzi? Nie, Findly. Day. Dobra, tego się nawet czytać nie da. Pokaż mi wszystkich więźniów, ja muszę wiedzieć kto jest na stanie. A jak ktoś ucieknie, to nie będę wiedział kto uciekł. No co? Na pewno zapamiętasz. Patrz, tu jest brygadzista, masz, dyrektor, naczelnik. No widzę. O, ale żeś zuma zrobiła. No o właśnie, matko jedyna, aż robaki widać na podłodze. Stołówka, jaka wielka. Podzielka. Dużo więźniów, to i stołówka musi być duża. Tu jakieś elektryczne coś. Generator prądu pewnie jakiś. O, poczekaj. Tam są więźniowie na dole, pokaż mi tych więźniów na dole. Bo można chyba już... Nie można, nie zbudowali jeszcze fundamentu. Dopóki nie idzie fundamentów, nie postawisz ścian. Grałem w Builder Simulator, wierz mi. Wiem co to budowlanka. Dobrze. A to co, spacerniak? Dziedziniec, no. Więcej jest strażników niż... Pokaż mi tu. Boże, co tu siedzi? Patrz tego. Nie, to nie ten. Moon. Magic Hornik Smith. Walkstaff. Pokaż mnie na chwilę myślę. Ja muszę zobaczyć stan więźniów na celach. Och, też łazienka. Mamy trochę ich tu. Forest, za co siedzi? Biedny Forest. Nie, nie patrz, zranił. Uciekają. Dotknąłem tylko myszki. Halo, wracajcie. Uciekają. Gdzie oni biegną wszyscy? Na niedźwiedź idą, na spacerek. O matko, się przestraszyłem. Wypuścił ich z więzienia. Patrz jak wszyscy lecą. Wszyscy naraz razem idą na spacer? No widocznie. Dziwnie. Patrz nie, co tu się dzieje. Patrz ten, jaki dym na wejściu na stołówkę. Koslow zamiast Kulslowa. Corner i patrz i siedzi w rogu. Ej, dziaś. Jockey. Patrz jak leci jockey. Co on? A to tacka jest. Patrz, mówię, kurde co on jaki, z pralką no? idzie. Jak oni biegają po to żarcie szybko. Zobacz. No wiesz, patrz, ten ma dwie sałatki. To wegetarianin. Myślisz? A no ten pewnie. Tylko bekon, ten zupka, bo jakąś owsiankę. Ten tu już zeżor. Jak oni szybko tu zaczęli biegać? Co tu się dzieje? Ja tego nie ogarniam już. Dobra, dawaj, zbudowali nam ten budynek. Zbuduj budynek na placówkę, zbuduj wejście, tu i dobra. Ale latają, o skórkowańcy. Dobra, to jest to, nie? No i patrz, mamy już. I teraz musimy co zrobić? Ścianę zbudować, nie? Chyba tak. Ściany. Tylko jaki? Nie karton gips, nie? No beton jakiś. Nie wiem, czy jest do wyboru, nie widzę z tej odległości, jestem ślepy. Ceglana, betonowa, ale czemu cały czas to świeci i budynek betonowy? Pokaż. No budynek betonowy. Budynek ceglany. Dobra, nieważne. Ściana. O Jezu. Zgniła. Zgniła. Ściana zgniła tu jest. Pokaż. Ściana z kawałkami, biała betonowa ściana. Ściana z kratami. No masz u góry ceglaną betonowa ściana. Bierzemy, czy betonową. Dobra. Nie działa. A budowa fundamentów. Znaczy jeszcze się nie skończyło, oni poszli pewnie spać. Wymaga wejścia. Masz, dodaj drzwi do więzienia. A jak mam dodać drzwi? Ściany i drzwi. No dobrze, no ale ja tu nie widzę drzwi. Ściana żółta, zbóż. Ściany, ściana, ściana, ściana. Aha, bo tu są ja pierdzielę. Duże drzwi więzienne. O, patrz, patrz. No dobra, no. Wstawiliśmy. Trochę mi przykro, że pierwsze co robimy to cele śmierci. Zabił dwie osoby, ale nie wiemy jakie miał powody.
jebać prądem bezlitośnie. Nie? Kiedyś był taki filmik na YouTubie. Zawiesiła się, Nie. żyjesz? Tak, bo kliknęłam chyba i mi odtagowało. Co ci odtagowało? Drzwi. No są. Może to je postawiłam? Zostaw te drzwi na razie, przyspiesz czas. Dobra, przyspieszam. Przyjdą panowie robotnicy. Robią. Dawaj, jeszcze szybciej. Patrz jak biegają. Tam ci teraz jakby zaczęli biec, to by nie ogarnął kompletnie, patrz, nie? Patrz, oni wcale nie wstawiają. O, to Poczekaj. tutaj podstawiają te drzwi. Działają, działają, poczekaj, stop. O, o, Dobra, o. dobra, patrz. I te... O, Teraz dzwoni prezes. prezes. W budynku należy umieścić pomieszczenie tymczasowe i komorę egzekucyjną. No. Do rozdzielania pomieszczeń użyć ścian ceglanych. Widzisz, ceglane idą do środka, na zewnątrz idą Zapamiętaj. betonowe. Dobra, dobra. No. Ceglana, ceglana, ceglana i ceglana. No i dalej nic, no dobra, mamy to. No poczekaj, teraz musi przyjść pan. No muszą wybudować, przyćpiesz. No. Będzie robił tak Przyśpiesz, nie budują cimciurumciu. szybko. Cimciurium ci będzie robił? Nie wiem, przepływ pieniężny tu jakiś jest, dzień 17. Widzisz, szkoda, że my od zera nie budujemy tego więzienia. Ale wiedziałbyś jak postawić, to ja bym w życiu nie no wiedział. Nie wiedziałbym, zobaczymy. Później zbudujemy jakieś Dobra. Swoje, nie? Jak się nauczymy w to grać. Teraz umieść w ścianach działowych duże drzwi więzienne. Możesz obracać obiekt przed jego umieszczeniem klikając środkowym palcem przycisk myszki. Lub wciskając, wiem, że tam nie było palca. Jak czyta, jak sprawdza. Lub wciskając R, tak? Tam, gdzie te drzwi, ściana z kratami, duże drzwi więzienne. No. Aha, bo na drzwi trzeba. No. Duże drzwi więzienne, tak. Jedna i tu musisz obrócić. Tak. O, patrz, nacisnęła. A się wyżarło to przy tej myszce. Tu se kleknę, tam se kleknę. Nie podoba mi się ta gra, bo nie trzeba nic robić klawiaturą. No, masz wolną rękę i możesz trzymać kieliszek z cydrem. Wszystko mówię, że mi się podoba. No buduj ta, no to przyspiesz i noc jest. Myślisz, że w nocy będą budować? No a czemu nie? Zobacz. Patrz, lecą z drzwiami. Patrz, skurkowańcy. Patrz, latarki mają, zobacz. Patrz, ten jest zmęczony. Zmęczony? Ten no też. To niech idzie spać. Nie Nieźle, się. Teraz musimy wyznaczyć pomieszczenia. Wyznacz niewielką celę dla więźnia. Następnie wyznacz samą komorę egzekucyjną, to on będzie mieszkał obok miejsca, gdzie będzie umierał. No. Słabo. Masz pomieszczenie, cela. No przeciąg, musisz przeciągnąć. No dobrze, cela. No masz celę. Nie, nie. Łóżko, materac pionowy. No to dole. Później. Egzekucja. Tu jest, egzekucja, tak bardzo. No. I co teraz? I teraz prezes. Aby nowe pomieszczenia były gotowe do użytku, należy spełnić określone kryteria. Teraz pewnie będziesz wsiadać kibel, i tak dalej. Łóżko i toalety musi mieć. No, komora egzekucyjna wymaga krzesła elektrycznego. Mówiłem, że będzie prądem. No, co ty nie powiesz? No, można jeszcze, jak się jeszcze się zastrzykiem, tak? Tak. I co jeszcze było? Chyba tylko i komora to. Komora gazowa. Nie, to w czasie II wojny. Krzesło bez żartu, elektryczne bez żartu. I zastrzyk. Powieszenie zastrzyk. Jeszcze było gdzieś. Ale W których to powieszenie bastanach, to nie? było już bardzo dawno. A nie tego jednego. Nie chcę tu z nazwiska mówić. No dobra, Husajna nie wieszali czasem? Nie wiem nawet. Nie pamiętam teraz. Dobra. Młody wtedy byłem. Nie, no nie masz wszystkiego. Postawiłaś krzesło elektryczne? No może niech przyjdą, to przyniosą, co? Zobacz, jak śmigają. No dobra. I jak ty ten kibel postawiasz? Jaką będzie tam srow? No tak, jak trzeba było. Wyjścia to się tam... jeszcze z boku wyjścia, ale a jak będzie srał? Tam, gdzie kazali, no. Trzeba było obrócić ten Następnym kibel. Następnym razem to budujesz sobie kibel. No jak on tam będzie srał? Bokiem se będzie siadał na muszli? Normalnie. Przecież on jest do ściany. Jakie do ściany, o co ci chodzi? A te są jak? No te są odwrotnie. Oj, te dobra, są w tą stronę muszlą, a ty muszle do ściany zostawiłaś. Pan lubi patrzeć na ścianę. A jak usiądzie okrakiem? Tak. A skąd wiesz, że to on? Może to ona? Co teraz? Zbuduj łóżko, no przecież jest. Halo? No chyba nie takie dałaś. No jak nie? Jak takie świeciło łóżko? No przecież takie jest. No może do niego, bo źle postawiłaś, nie zmieściło się w ramach. Za małe łóżko dać. Dobra, czekaj jak to skasować. Oj matko jedyno. Jak to skasować? Daj, prawy.
To już wiem, jak skasować. Zmontuj. A czekać, aż ktoś przyjdzie. Ludzie przyjdzie, no. No i... Niech przestawi ten kibel chłopu, no proszę cię. Ale niech oni to oddadzą. Czemu oni to zabrali? Jak się Musisz przesuwa nowe mapę? postawić. To postawiaj. Łóżko. Nie masz tego kibla. Odwróć. Pasuje? No dobra, może iść przodem do łóżka, już trudno. Czy udało się? Da się? Widzisz, prezes dzwoni. Podstawy mamy za sobą. Szkoda, że zapomnieli wspomnieć, że kibla do ściany nie stawiać. Może wtedy to Ej, nie a gdzie ma byłoby. umywalkę? Jak umyje ręce po Nie sikaniu? myje rąk. Ma żel antybakteryjny. Dobra. Nie są one jednak... Chcę ci przypomnieć, że on ma być zegzekutowany, czy jak to się mówi. No to co? To nie No może i to umyć sobie rąk po wszystko, sikaniu? wszystko jedno, czy będzie sobie mył ręce po sikaniu, czy nie. Nie wszystko jedno, bo może dostać ostatni posiłek przed śmiercią. Niezależnie co wybierze, i tak mu będzie śmierdzieć rybą. Nie? Za suche? Zębopi. Aż musiałam. Ale co, nie są obowiązkowe? Wszystko zależy od tego, jak bardzo troszczysz się o więźniów oraz ich Nie wiem, środowisko. też nie przeczytałem, bo pewnie żeś kliknęła. Nic nie kliknęłam. Tyle można wzbogacić o okno na zewnątrz i małą półkę na książki. No, Wiesz, książki nic będzie nie... miał, a tego umywalki nie. Ach. Z paneli drewnianych lub mozaiki wyglądałaby lepiej z posadzką wyższego Może im jeszcze standardu. marmur stawić do celi. Na zewnątrz można dodać oświetlenie i chodnik, jeśli uważasz, że jest potrzebny. Temu, co będzie umierał, to nie wiem, po co mu chodnik. Poczekaj. To on. A, to ten z księcem. On mi kogoś przypomina, ten typ z O, wąsem. to gwiazda programu. Edward Ramsey. Wiesz lub nie, ale był kiedyś nauczycielem. Ojej. To, czy zasłużył na swój los, nie powinno nas interesować. Zdecydował o tym system sprawiedliwości. My wykonujemy tylko swoją pracę. Gdy uznasz, Patrz, jak Forrest śmiesznie sro. że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi. No, zdjęcie w jego celi, aby zlecić przeniesienie. Gdzie on ma zdjęcie jakieś? No na niego pewnie kliknij. A, dobra. Dobra, to co robimy tam mu coś jeszcze? No daj mu coś, nie chce przed śmiercią, nie wiem, jakiegoś pipszoła obejrzeć czy coś. Można mu dać ten? Szkiełko? Telewizor? Nie, no gdzie? No do celi. Nie można mu dać masz, telewizora? Możesz opcjonalnie umieścić okno. Tylko? Dać, masz tylko te, ulepszyć do góry, posadzkie. Do góry. Posadzkie. To ulepsz mu posadzkie. Ulepszyć mu posadzkie. Yeah. Podłoga. Płyta chodnikowa, to nie. No nie, daj mu co trawnik. Glebę? Żeby codziennie go trawka smyrała po stópkach. Długą trawę? Długą nie, no co trawę. Tam jeszcze jest? Teren, podłogi. Metalowa podłoga, mozaikowa podłoga. Ceramiczne płytki marmurowe, zaraz wleziesz w ten monitor. Podłoga w szachownicę, bambus. Kwieciste pole, o, kwieciste pole mu damy. Daj mu. Ciekawe, czy można. Nie można, a myślałem, że powącha kwiatki od góry, chociaż trochę przed śmiercią. Wapin, drewniana posadzka. No dobra, daj mu. No przeciąg. To trzeba. Dobra, a coś... No można mu coś wstawić jeszcze. Daj mu okno. Obiekty. Światło. Okno. Ustawimy. No. I regał na ksiąg. Ty myślisz? No, daj mu przy kiblu, to na wyciągnięcie ręki by miał. To już za późno. Dobra. I teraz... półkę ma, posadzkę Przyspiesz. Ma. Zbuduj ścieżkę do nowej placówki. Umieść oświetlenie. Zbudujemy ścieżkę? No pociąg, chodnik, tu stąd. Poczekaj. Płyta chodnikowa, ale gdzie? No stąd tu, do tej. Musisz przeciągnąć. No zapominam. A tu będzie dziura. No będzie dziura, bo tam jest bok ścieżki jakiś. No dobra, to tak. Zrób skrzyżowanie, rondo zrób wokół tej dziury. Ale tu i tak, tu musiałbym no na około lecieć.
Dobra, poczekaj, bo tu jeszcze oświetlenie było, światło. Stawimy? Tak dziwnie. Tutaj na ten chodnik, tu, no. Tu i z tej strony. No dobra. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. I dobra. No, coś mi się wydaje, że to się nie połączyło. Może to chodziło o ścieżkę. Ale nie, bo tutaj też patrz, nie ma. Takie No bo są. to jest też ścieżka, tylko inna, mniej wydeptana. No dobra. Zobaczymy, daj im zrobić. Ten nasze. Patrz, jakie panele mu tam kładą. Ho, ho, ho. Nie Niech ma to będzie. tamto. I co, przetransportowujemy go tu? No zaraz, poczekaj, niech zbudują. To oświetlenie to strasznie dziwne. Taka lampa wygląda jak... To takie o tu, jak tu. No. Czyli bo coś jeszcze niesie. By to chodnikowo? Nie. Pewnie tak. No już. Jeszcze jedno musi zbudować. A tu. A nie, bo to jest ten. Transport. No no dobra, no to To co? Dajemy przenosimy tego go, no. naszego. Trudno. Łączenie przychodzące. O, U. idzie, pa. Kactenka. Przecież Niepodobny. to naczelnik. No jak niepodobny, identyczny. Nie współczuł mu. Zawiódł zimną krwią. Jest winny jak nic. Nie mów mi, jak mam żyć. A, Pracował w zapomniałam. szkole, więc mógł stracić Sam się nerwy. przyznaj. Chcesz usłyszeć opis jego Of czynów? course. To niezła historia. Było około 11. Światła były zapalone. Widziałem, że jest w domu. Już koniec? No star, patrz co, historia. Trochę się cykam. Masz tam jakiś dźwięk w słuchawkach, bo nic Tak, nie słyszę. taki. Creepy muzyczka. Tu jest nóż na kuchence. O nie, a ja myślałem, że to jedna postać, a ona tu wyglądała, jakby leżała głową mu nie Czyli ja powiem też gdzie. myślałam, że to jedna postać. O nie, zasłoń to, to jest. Dobra, To są szybko. treści nieodpowiednie. Szybko. Licz, Nie co no, czekaj, robisz? trzeba było przeczytać. No, czytałam. No to ty, no ale Prawie wszystko. zabił, miał jakby nie patrzeć słuszność w tym U, co. martwy. O komu? O, I ona on też. też zabił. No, no to co, to. Od Łapcie, razu karę panie. śmierci tam. Dobrze, że mu zasłoniła No, ręką, właśnie co chciałam to nieco. samo Już pal powiedzieć. sześć dziurę w głowie, ale dobrze, że nie widać bindola. Nie uprzedziłeś mnie, że to taka gra. Ja nie wiedziałem. Ja myślę, że to są chodzą takie pikselowe ludziki, postawisz kibel i o! A tu zaczyna historia. Postawisz kibel najważniejszy. No kurczę, a niech cię sraczka złapie w celi, co zrobisz? Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdego wolta, który Jest go takie piwo chyba, Volt, przeszyjemy. nie? Którym go przeszyjemy. Czy Każdy nie? zasługuje na wybaczenie, nawet on. Czy jesteś gotów wydać ostateczny wyrok? Przyłapanie żony z innym facetem to żadna wymówka. Zresztą wszedł sam tam ze spróbą, wiedząc, że zostanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przykład. Gdyby popełnił przestępstwo 100 kilometrów na północ, dostałby dożywocie. Gdzie tu sprawiedliwość? Chcesz puścić takiego człowieka wolno? Będę spał spokojnie, wiedząc, że jest martwy. A ja bym mu nie skasywał, ja bym nawet dożywocia mu nie dał, no działał w afekcie. Nie? Dobra robota. Nie uważasz tak? Mamy jednak mały problem. Komora egzekucyjna nie jest sprawna, Haha, to ponieważ nie nie ma problem. dostępu do Sabotaż. prądu. Musimy doprowadzić do niej prąd. Jest prąd. No teraz się przełączyła Okej. mapa. Tak, widzę, ale to zielone to jest prąd, nie? Tak. Oglądamy teraz więzienie w trybie media, który pokazuje instalację elektryczną więzienia. Każdy budynek placówki jest podłączony do sieci energetycznej za pomocą tych grubych podziemnych przewodów. Prąd jest dostarczany przez tę podstację, którą pobiera prąd z głównej sieci energetycznej. No ja czytam. Nie wiem, tak się wkręciłaś w tą gierkę. Nie chcę ci przerywać. Która cela, który więzień śmiga? Jak widzisz, cały blok więzienny jest pozbawiony prądu. Wszystkie światła są wyłączone. Uciekają zaraz. Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu oświetlenie jest pozbawione prądu. Który przegryzły kable.
Albo jakiś prison break. Znaczy się w sensie, że ktoś chce Michael uciec. uciekł. Najbliższe przewody elektryczne znajdują się zbyt daleko. Nasi technicy nie mogą dokonać podłączenia. Pociągnij przewody elektryczne bliżej, aby objąć ten blok więzienny. Przeczytaj ci Zaplecze. jeszcze raz, powoli, czy... Dobra, patrz. No musisz prąd pociągnąć. Przewód elektryczny musimy pociągnąć, tak? Tak. No od tego dużego. Nie, od tego. Ale jak przytrzymasz, będziesz ciągnąć. Ja zapominam. Tu? To tu? No i teraz czekaj w dół. No. Wystarczy dotąd. Nie? No, ale do celi śmierci jeszcze trzeba to targać. Nie, no na razie było połącz pomieszczenia do instalacji elektrycznej. Masz raz, dwa, to trzy, przyspiesz, cztery, przyjdą pięć. Robotnicy, zrobią. Pamiętaj, że to wszystko kosztuje dolarsy. No widzę tam przepływy pieniężne jakieś. Patrz, jak szybko kładą sieć energetyczną. To jest robota. To, o, i tu mi się jeszcze położyć i będzie fachowce. Jeszcze zostały, bo te pomieszczenie, dobra, my to. To fachowiec, to fachowiec. Co teraz? Teraz będzie dzwonił prezes, a jak? Hello, my friend. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu. To samo tyczy się nowego krzesła elektrycznego. Powiem ci, że nie spodziewałbym się, że krzesło elektryczne będzie wymagało podłączenia do prądu. Użyj to takie przewodów elektrycznych, nieoczywiste. Aby podłączyć placówkę egzekucyjną do sieci energetycznej. Tak jest. Krzesło elektryczne jest specjalnym urządzeniem elektrycznym. Wymaga własnej linii energetycznej. Musisz podłączyć je bezpośrednio do sieci energetycznej. I trzeba pod ten podpiąć. Bardzo śmieszne. Ok, a to przechodzi pod budynkiem. Brawo, drogi Watsonie. Nie wiem, co cię tak bawi, zaraz by cię sam grał. No czemu? Ja się świetnie bawię. I co? A, rewelacyjnie ci idzie. Myślę, że będzie się podobało, widzą. Na napiszcie pewno. W komentarzu, jak wam się podoba prowadzenie rozgrywki przez mojego małża. Nie, moją małżonę. Ja chyba jestem małżem, nie? Jako mąż. Jest taka szansa. Ewentualnie jeszcze mogę być mezem. Prezes, to prawie koniec, patrz. Powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową komorę egzekucyjną. Chcesz na ochotnika? Włączę ją na kilka sekund, żeby upewnić się, czy wszystko działa. Wywali korki w tej. Jak nic. A, patrz, no już nie ma prądu, patrz, wszędzie. Coś jest nie tak. Wygląda na to, że pobraliśmy zbyt dużo mocy, przepalając bezpiecznik w stacji elektrycznej. Całe więzienie pogrążyło się w ciemności. Potrzebujemy więcej mocy, aby wytrzymać obciążenie krzesła elektrycznego. Czy reaktor wytrzyma więcej mocy? Najpierw musimy z powrotem podłączyć prąd. To jest proces dwuetapowy. Włącz stację elektryczną, klikając na nią i wybierając opcję włącz w wyświetlonym menu. Budować trzy dodatkowe kondensatory, aby odciągnąć moc niezbędną do obsługi krzesła elektrycznego. Gdy wykonasz te czynności, ponownie przetestuj krzesło elektryczne, klikając na nie i wybierając opcję włącz w menu. I co musimy zrobić? Kliknij na generator. Kondensatory trzeba. No. 1, 2, 3. Miały być, nie? Dobra, i teraz trzeba... Przeciążenie. Masz włącz. Opa. Poszło. Czekaj, przyjechały kondensatory. Właśnie. Ile i tu ruch na tych dostawach. Ciekawe, czy później będziemy mieli na to wpływ jakiś, żeby im zbudować, nie wiem, jakiś... pokój do odpoczynku dla strażników. Ciekawe, czy oni uciekają. Ją, zobacz, jakie widzę. Jakie główki same. Dobra. Teraz, o, patrz, bo tu nam się pokazuje. Mamy no poziom baterii, no to nie widziałeś? Nie. Jak tylko włączyłaś prąd. A patrz, tu trzeba było kondensatory wpiąć. Ale tam też jest ładnie. Ja czy nam uzna. No właśnie, a można to przenieść? Przenieść. Już dokładnie? Ale to teraz prawym. No, klikam, ale nie. Przenieść.
Tym drugim prawym. Śledź, No bo zwolnij, ty parzej zamknij. zaznaczyła. No wiem, wiem. Teraz zabierz mu kondensator. Okej. Bo on go jeszcze nie skończył robić. Inny typ przychodzi. Telefonu nie wyciszyłem. Oła! O, stary człowiek! Co ci? Musiałem się podnieść. Przepraszam was za ten dźwięk. Co to za? Nie wiem, młody mi coś wysyła. Później sobie dobra. Zobaczę. Przeładowali się. Nie prąd ciągle. A co, ten nie może być w ogóle na czerwono, ta skala? No właśnie nie wiem. No, no chyba jest no bo dobrze. Podłączyliśmy 3, to się zmniejszyło, więc może to jest zużycie prądu po prostu. Dawaj, idziemy. Siadaj na krzesełko. No, posadziłem sobie zacne dubsko. Włącz, tak? I co? A kazał nam włączyć? No, kazał przetestować. Dzwoni. Świetnie, to już chyba wszystko. Ale kto za prąd zapłaci? Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie. Znaczy ja to zrobiłam profesjonalnie. A to ważne w naszej branży. Staraj się nie myśleć o dalszym przebiegu. Ojej. Pominąć? Nie no, zostaw, zobaczymy. To ksiądz się tylko modli. To ten ziomek się modli. Nie, to chyba księdzu. Ziołek. No, ktoś przyszedł. No nie widać, widać tylko głowy. Oni śmiesznie wyglądają. Fajnie zrobili te ludziki. Wygląda jak ten, jak TikTok. Szukałem właśnie, co mi to przypomina. TikTok z główką. TikTok z połówką TikToka. Proszę księdza, zgrzeszyłem. Mogę mu w czymś pomóc? Edward. To jest ten, co mamy go. To jest ten, co zabił, no. Szukasz wybaczenia? Nie wiem, muszę coś zrobić. Nie mogę żyć z rzeczami, które zrobiłem. Musisz przyznać się do winy. Nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Nie zaznacz spokoju, dopóki nie stawisz czoła przeszłości. Chcę wrócić, chcę wybaczyć jej. Chcę, aby ona wybaczyła mi. Nieważne, co zrobiłeś. Bóg wybaczy ci, jeśli tylko go o to poprosisz. Musisz jednak odpowiedzieć za swoje czyny w świetle prawa. Nie ma innego sposobu. Ale czy na pewno nie ma? Zobaczymy. Jakie ma śmieszne kajdanki. Czas, Edwardzie. Jakie kajdanki, o nie wierzę. Postąpiłeś słusznie, nawet jeśli ten świat nie jest gotów ci przebaczyć. Wkrótce będziesz z Bogiem, to on ciebie osądzi. Ale zobacz, strażnicy już nie wyglądają jak tiktaki. No nie wyglądają, no wyglądają, ale te kajdanki... jak jeżdżące kible. Kajdanki to w ogóle weź przestań. Nie, taki trochę jeżdżący pisuar. No zobacz. Ale kajdanki. Ale mogli go już rozpiąć, co on by tu zrobił? Boże. Masz on tiktaczka? No a co nie? Ale myślisz, że tak na wizji? Ale zobacz, jaka wielka sala w ogóle. Znaczy ta? Sala jaka? Ale nie powinno być jakiegoś jeszcze pokoju dla tych, co chcą zobaczyć egzekucję? Tam no, rodzina i tak to dalej. Zawsze na filmach pokazywali, nie? No na filmach tak jest. Jak to jest naprawdę, to nie wiemy, wiesz, film, a rzeczywistość to... No właśnie. Bardzo często dwie różne rzeczy. Tak trochę mi się Zielona Mila przypomina, jakoś mi się przykro zrobiło. Ale czucie w palcu mi dalej nie wróciło, jakbyś chciała wiedzieć. Porazić cię prądem? O, patrz, przyjdzie taki pan. Worek se założył, że niby nie wiadomo kto to. Weźmie ci kciuka, wsadzi do kontaktu. Zostałeś Edward uznany Ramsey, za winnego. No, dwóch zabójstw pierwszego stopnia. Kara za tą jest śmierć. Masz coś do powiedzenia? Mam nadzieję, że nie. Czemu za karę ma śmierdzieć? Że karą jest śmierć. Co czemu ma śmierdzieć? Susan, przykro mi. Susan przykro nie było, jak nie powiem, co robiła jakiemuś innemu Fagasowi. Zamknijcie oczy, jest taki błysk. Teraz mówisz, jak wysnęło? Już? Chyba będziemy kończyć, co? Nie? No jak chcesz, możemy.
34. No widzicie, widzicie. Zobaczymy zaraz, co się wydarzy. Ta kampania jest chyba krótka, tak patrząc po tej liście, to ile? Bo z 7 takich tych zadanek? Ja nie wiem, nie patrzyłam na to, wiesz? To byśmy zrobili taką miniserię z tego, a później byśmy sobie najwyżej budowali swoje więzienie, nie? No bo tak, to byśmy nie wiedzieli, nie? Z tym prądem. Palermo, może zostaniemy. Palermo mi się dobrze kojarzy. O, patrz, więzienie się pali. Dlatego Palermo? Jednym z naszych innych obiektów wybuchł kryzys. Ktoś podpalił kuchnię w więzieniu. Priorytetem jest ugasić pożar, zapobiec ofiarom innych. Użyj przycisku służb ratowniczych na pasku narzędzi, aby przyjedzie wezwać straż pożarną. Opanuj pożar, zanim spłonie całe więzienie. No nie możemy teraz przerwać, bo trzeba ugasić dawaj pożar. Straż pożarną. Wóz strażacki, wóz strażacki. Jedziemy. Tylko dwa? No, tylko dwa mogę. O. No dawaj, szukaj, gasimy. To nie będą jechać. Jak gasić? No jedź do drogi. Przyjedzie straż. Do ulicy musisz. A ja wiem, gdzie jest ulica. No przesuwaj do ulicy. Prawo. No jest masz, straż. Jest. Ale fajne mają wozy strażackie. Ale się ruszają, jak nie powiem co. Bo oni jeszcze nie wysiedli. I co teraz? Nie wiem. Ugaś pożar. Jak? No kliknij na ogień jakoś. Zamknij, mam tylko. Demontuj. Ogień. Zamknij. To ja nie rozumiem. Ugaś pożar. Tam masz jakieś dwie krople wody. A lewym naciśnij. Albo tu coś naciśnij. Kliknij prawym, aby przesunąć tam strażaków. A, widzisz. No ale klikałam. Ale kliknij strażaka. Kliknij prawy. A, Przeczytaj dobra, już sobie. wiem. Wszystkich dawaj. Czekaj, Szybciej, dostawimy ich. szybciej. Szybko, szybko, bo się pali. A Taki to nie, trochę. to całe czwórkę rozstawiam, Takie wiesz? trochę emergency. No to drugą czwórkę teraz No, dawaj. rozstawiłem, widzisz, dwa są te? Lecą. Takie emergency trochę. To uproszczone. Jak Czekaj, to później tą uproszczone. podłogę z tej wody zmyje. Czekaj. Sprawdzę jeszcze. Nie, no ja widzę czworo tylko, cztery linie. No ten tutaj daje. Masz cztery linie, czterech strażaków. Dobra, leci, no, rzeczywiście. Masz każdego po kolei. Dawaj tam na ten drugi obiekt gdzieś. No bo nie wiem, który jest już... Aha, ty gaś tu. Tych już wysłałaś tu. Tak? Drugi teraz wóz. Tego wozu nie powysyłałaś. Od tego? Tego już jest wysłany, tych dwóch poniżej jest niewysłanych. O ten nie? Tak. Nie, on jest tu, patrz. Nie. Nie wiem, kliknij to zobaczysz. No to... No wy... Ojej. Weź ze wszystkich po kolei jeszcze przeklikaj raz. Ten jest tu, tu. Drugi. Nie ma go tu. Udeczku? Gdziekolwiek. Trzeci. Poczekaj. Trzeciego klikaj. Będzie dwóch jeszcze o, w wozie. No to ja o tak zrobię. O. O, tak już, panie. Matko jedyna. Nikt tego nie widział. Jak gdyby gdzieś na dyspozytorni pracował. Cieszę się, że nie tak, pracuje. Tak, służby już zostały wysłane w drodze, już reagują. A, bo tu trzeba kliknąć, żeby pojechali. No Czekaj, dobra, nie trzeba im odciąć prądu, czy coś? A nie, bo nic nie im nie odcinaj. Zostaw chłopaków strażaków w spokoju. Czekaj, bo oni nie ten. Weź to przyzumuj. O sobie to już ogarną. Bo się ogień rozprzestrzenił przez ciebie. Przeze mnie, no. No to nie wiedziała się kliknąć i mi powiedzieć, no to on się rozprzestrzenił. Znaczy on nic nie robi, a ty nic nie mówisz. Z tej strony nic powie. Z tą kuchenkę tu ugaś. Masz półmyczki. O matko jedyna. O. Dobrze ci idzie. No oczywiście, że dobrze mi idzie. Zobacz jak ładnie. Rewelacyjnie. O, poszedł. Gruby strumień. O, chyba się palą. Ten na dole nic nie robi. Czekaj, bo jak go z tej... Tu... Wiesz co? Chyba trzeba będzie to zrobić od nowa. Nie, no dobrze, gaś. Nie, bo tu... Zmarci strażak. No dlatego mówię, że chyba trzeba To czemu ty mu kazałeś do środka wleźć? No bo ja myślałam, że on nie wlezie tak aż tak bardzo tam, no. O matko, klikasz mu na sam środek budynku i się dziwisz, że wlazł do środka Oj, budynku. Dobra.
Ja mu kazałam, ale nie wiedziałam, że on tam wejdzie. To nie jest, że jak się komuś każe wejść w ogień, to on tam wejdzie. Ale zobacz, czemu ten nie leje wodą? Bo on nie żyje. On żyje, tylko nie leje wodą. Idź chłopie po wodę. O. No bo zmieniasz co chwilę zadanie. No ale zobacz, nie leje wodą. Zostaw, ten przynajmniej leje wodą, o. Zaraz będzie lał. Pogłupieli od twojego klikania. Śmierci dwie dzisiaj. Ojej. Sama trafię do tej komory. No. Masz na sumieniu dwie dusze, tak jak tamten, co strzelał. Zaraz. Wszyscy ci zaraz padną. Wiem. On co tu łazi? Straszak? Zostaw to, nie ruszaj go już. Niech sobie sam tam poradzi. Czekaj, tego trzeba tu wysłać, bo tu jest ogień. Już go zostaw, już mu nic nie ruszaj, on sobie sam poradzi. Ale on się... A, bo on, patrz, przez gruz nie może przeleść. Już sobie przelaz. Mówię, zostaw go. Gdy mu klikasz 50 razy, co ma robić? No zobacz, dobra. Przelaz już, ugasił. Ale tego nie ugasił. Ugasił. Zobacz, jak się plama, wody rozlała. No to tu nie gasi teraz. O, i ta plama wody ci ugasi. I teraz tego gaś. To jest bardziej efektywne jakieś takie wgaszenie niż to wszystko. Jedny. Gaś tu. Wygaś tu malutki ogień. Gaś tu. Nie rozumiem, co ci tak bawi. Nic, bawi świetnym dowódcą. Absolutnie gaś tu, nie rozumiem. A ty gaś tu. A ty gaś tu malutki ogień. Ten jest efektowniejszy, bo ma większą sikawkę. Rozmiar ma znaczenie, więc wiesz. Dobra, zobacz, widzisz? Myślę, teraz jak im naklikałam, to lepiej. Jak im naklikałam. No bo ja już wiem, o co chodzi, no. Nie, no dobrze, rewelacyjnie ci poszło. Nie gram. Tylko dwoje strażaków zmarło na służbie, no, ale będą rodziny miały pogrzeb z honorami. Odpowiem. Przyjadą wozy, zrobią jojo. Bo z tym gruzem coś trzeba było najpierw zrobić pewnie. Oni sobie go pewnie uprzątali, a ty im co chwilę kazałeś coś innego robić. Aj. I oni głupieli. To co, oni mózgów nie mają? Ty jesteś ich mózgiem. A czemu ten cię nie rusza? Panie, czemu bo nie żyje pewnie. Jeszcze się nie ugasił? No tam już jest kałuża, to się ugasi. Tu gdzie nie ma kałuży, lej. No ale oni nie chcą iść. Zostaw, patrz, oni sami sobie sterują wodą, widzisz? Oni sami sobie sterują, nie ruszaj już. No dobrze. Nie ruszaj, bo zepsujesz. Jestem ciekawa, jakbyś ty sobie dał radę. Na pewno nie poradziłbym sobie tak świetnie jak ty. No ja myślę. Ja myślę, żeby mi się całe więzienie spaliło. Tak jak mi? Ja bym w ogóle wezwał policję zamiast straży. O, wezwiemy sanitariuszy? No, spróbuj, zobaczymy co zrobią. Wezwałaś? No. Są. O. Ranny. O, patrz, wyprzedziłaś fakty. Patrz! Boże, wśród gruzów jest ocalały. Widzisz, nawet jedną osobę udało mi się uratować. No, to bilans masz cały. Ranny. Tak się nazywa, czy? Czy go ten? Nie, to Don Palermo. Nie wiem, że tak go nazwali. Ze wszystkich więźniów musiał trafić akurat na szefa mafii. I teraz jest nieprzytomny. Szybko zmienia te. Mi się cieszy, że karetkę już zdążyliśmy. Nie ucieszy, tylko zapewni wiadomość, że z powodu cięć budżetowych zwolniliśmy wszystkich lekarzy. Dobra nowina jest taka, że ambulatorium wciąż nadaje się do użytku. Wystarczy zatrudnić kilku lekarzy, a ci opatrzą do na Palermo, podczas gdy my zajmiemy się tym panie bałaganem. Panie prezesie, ale my już karetkę wezwaliśmy. Trzeba przywrócić to miejsce do porządku. Użyj narzędzi buldożera, aby wyburzyć ruiny stołówki i kuchni. Musisz usunąć wszelki gruz. No to już może w następnym odcinku, co? Czy dzisiaj chcesz? Ten buldożer. Kuszący. Wyznacz strefę odpadów przy drodze. Nasi pracownicy będą zostawiać tam odpady do wywozu. Strażacy zrobili już, co do nich należało. Możesz odesłać ich do domu. Dodałem informację na temat każdego z celów do tej listy. W razie niepewności możesz w dowolnym momencie podświetlić cel, aby wyświetlić dodatkowe instrukcje. Dobra, jakich odesłać do domku?
Iksikiem. I I ja mam, to. bo my skończymy tutaj ten odcinek. Ty jeszcze chcesz go męczyć? Zobacz. A krawan, ojej. Bo ja chciałem zapytać, poprosić widzów, No żeby dobrze, dali dobrze. znać, czy nie chcieliby tego pooglądać w formie live'a zamiast odcinków. Wtedy byśmy razem siadali Definitywnie. do live'ów. Odpady. Ja tu mówię. A dobra, no mów, mów, nie przeszkadzaj sobie. No także dajcie znać w komentarzach, jeżeli możecie. Bardzo was o to prosimy, a przynajmniej ja. Bardzo was o to proszę, bo ona się tu widzę świetnie bawi. Dajcie znać, czy nie chcielibyście tego zobaczyć na live'ach, w formie live'a. Może będzie śmieszniej, ciekawiej. Nie wiem. O, patrz, lekarze są No bo musisz roboty. zatrudnić No wiem, lekarza, ale tylko gdzie jest najpierw ta? trzeba wyburzyć cały ten buldożerem. A to jest stołówka. A to jest kuchnia. A bo tak, bo tam paliła się stołówka i takie kółko. Patrz, co oni robią? Głodni są, pewnie się buntują. Dobra, to trzeba to jak najszybciej wybudować. Dobra, magazyn. Gdzie ten? O kurde, nie tu. Weź to. A ty żeś dała co? Nie widziałeś tego. A. Dałeś odpad na dostawy? Nie, to by z nas strefę odpadów było. No i u góry dałeś te odpady na dostawy. No bo ja myślałam, że to ja mam muszę wyznaczyć, nie? A tu mają dwie, widzisz, strefy na odpady. No dobra. No dobrze już. To co, odesłać tą karetkę? No chyba tak, nie będzie nam potrzebna. Bye bye. No dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, tak? To on ich goni. No dobrze, dobrze, już kończę. No mów, kończ, kończ. No kończymy. Słuchaj, bo my to, słuchajcie, my nagrywamy, dziś jest sobota wieczór. Ja zaraz w ogóle będę siadał do live'a. Będziecie to mieli udostępnione w niedzielę rano. Znaczy może nie rano, ale w niedzielę będziecie mieli to na kanale. Jest dzisiaj niedziela, jak to oglądacie. Bardzo was proszę, dajcie znać, czy nie wolicie tego na live'ach. Jeżeli będziecie woleli to na live'ach, a widzę, że ona się już nagrzała na tą grę, no to będziemy wam to strumykować. I w kulturze. Ale postaramy się chociaż raz w tygodniu zrobić strumyk z tego, tak? No zobaczymy. O, wybórz. Mówię, postaramy się. To taki beznadziejny. No w ogóle to... mnie nie słucha, nie? A co ty myślałeś, że buldożer duży ja przyjedzie? Ja myślałem, że to taki samochodzik przyjedzie, Nie, to no ja będzie można wiedziałem, nim to będzie tylko sterować. bum, 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 bum i tyle. Czekaj, a mogę jedną? No możesz. A oni przyjdą to No wyburzać? tak, no a co ty Bez myślisz? sensu. Dobra, kończymy. Dobra, dziękujemy wam serdecznie. Mamy nadzieję, że wam się podobało, bo już nie widzę, że bardzo. Także no co? Chciałam buldożerem No, pojeździć. no dobrze, no ja ciebie rozumiem. Co to za kikanie takie? Czekaj, jak przyjdą, zabiorą to? Czy to będzie odpo... bez No nadziei. zabierają to jako odpad, widzisz, worek po śmieci. Czekaj, bo tu ten tik-tak coś się świeci. Igułka. Ambulatorium. A. No dobra. Dziękujemy wam serdecznie. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że zajrzycie jeszcze tutaj nieraz. I postaramy się wam to robić częściej niż Stardew Valley na pewno, nie? No. No. To mi się bardziej podoba. Dobra, to może weź ty się jakoś ładnie pożegnaj. Ładniej niż się przywitałaś chociaż. Ojej. O, patrz. Psycholog? Biuro psychologa? Patrz, będziesz miała swoje biuro w robocie. Psychol. No. Biuro psychol. OG. No dobra, dzięki wam serdeczne. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pa. Pa. A żeś się pożegnała? Dobra, pa.